Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Kościół nie może tolerować odrzucenia osób starszych, podkreślał w czasie audiencji generalnej ojciec święty Franciszek. Dzisiejszą katechezę papież poświęcił dziadkom. Podkreślał, że rola, jaką pełnią oni w społeczeństwie, jest niezastąpiona. Dlatego też szacunek oraz troska o ludzi w podeszłym wieku jest zadaniem dla nas wszystkich. Jego świątobliwość zaapelował, aby współczesny świat z szacunkiem i godnością podchodził do osób w podeszłym wieku, nie odrzucając ich, jakby były jakimś ciężarem. Odpowiednie podejście do ludzi starszych jest bowiem elementem, który wyróżnia cywilizację. Społeczeństwo bez bliskości, gdzie bezinteresowność i miłość bez wzajemności także między osobami obcymi zanikają, jest przewrotne. Kościół wierny Słowu Bożemu nie może tolerować tych wynaturzeń. Wspólnota chrześcijańska, w której bliskość i bezinteresowność nie byłyby już uważane za niezbędne, zatraciłaby z nimi swoją duszę. Tam, gdzie nie ma szacunku dla osób starszych, tam nie ma przyszłości dla ludzi młodych. C'è futuro per i giovani. Na zakończenie katechezy Ojciec Święty tradycyjnie pozdrowił wszystkich pielgrzymów. Do Polaków powiedział: serdeczne pozdrowienia kieruję do pielgrzymów z Polski. Święty Jan Paweł II zauważył, że tak zwany trzeci lub czwarty wiek jest często lekceważony, a sami ludzie starsi muszą zadawać sobie pytanie, czy ich życie jest jeszcze użyteczne, podczas gdy chrześcijańska wspólnota może wiele skorzystać dzięki obecności osób w podeszłym wieku. Starsi umieją dodać otuchy przez życzliwą radę, milczącą modlitwę, świadectwo cierpienia znoszonego z wytrwałą ufnością. Stają się szczególnie cennymi narzędziami tajemnych zamysłów opatrzności. Dziękujmy Panu za naszych dziadków i prośmy o szczególne dla nich błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W Sejmie trwa debata nad obywatelskim projektem ustawy dotyczącej sześciolatków. Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, które przygotowało projekt, proponuje, aby rodzice mieli wybór i sami decydowali, czy ich sześcioletnie dziecko powinno pójść do szkoły, czy pozostać w zerówce. Pod projektem podpisało się ponad 1,5 miliona osób. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne przeżywają teraz istne oblężenie. Coraz więcej rodziców decyduje się na odłożenie obowiązku szkolnego swojego sześciolatka. Trzeba troszeczkę poczekać w kolejce, bo tych zgłoszeń ostatnio mamy bardzo dużo. W minionym roku, kiedy obowiązkiem szkolnym były objęte tylko sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu, co piąty z nich otrzymał odroczenie. Małgorzata Lusar odroczyła już 2 swoich dzieci. Przyznaje, że za każdym razem miała pod górkę. Poradnie publiczne działają często pod naciskiem niestety kuratoriów ministerstwa, często też samorządów i odmawiają w ogóle często zapisywania dziecka na badanie dojrzałości szkolnej przed majem. Tymczasem rekrutacja w przedszkolach czy zerowych oddziałach przyszkolnych odbywa się już w marcu. Mimo wszystko zachęcamy, żeby rodzice się nie zniechęcali, bo ten rok w przedszkolu dla sześciolatka jest bardzo ważny. Najpierw trzeba zgłosić się do przychodni. Jak wygląda badanie gotowości szkolnej? Najpierw się umawiamy na taką konsultację z rodzicem. Badanie, które przechodzi dziecko, to jest procedura badania jego poziomu intelektualnego, to jest badanie jego graforomotoryki, czyli na przykład jak sobie poradzi z pisaniem, to jest badanie funkcji słuchowo-językowych, jak sobie poradzi z czytaniem, to jest badanie funkcji wzrokowych, jak sobie poradzi z pisaniem, ale również cały rozwój poznawczy, taka ciekawość świata, ale to jest również badanie koncentracji. Przychodnia psychologiczno-pedagogiczna ma miesiąc na wydanie opinii. Ostateczną decyzję o ewentualnym odroczeniu podejmuje dyrektor szkoły, do której dziecko miałoby uczęszczać. Dziś w Sejmie Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców kolejny raz walczy o sześciolatki. Tym razem złożyło projekt ustawy Rodzice chcą mieć wybór. I dzisiaj do Państwa przychodzimy z jednym tak naprawdę bardzo małym i prostym postulatem. Dajcie nam, rodzicom, wybór. Nie prosimy o przywileje, nie prosimy o pieniądze, nie prosimy o nic więcej niż tylko o to, abyście uszanowali nasze konstytucyjne prawo do decydowania o edukacji naszych dzieci. W sumie stowarzyszenie w sprawie sześciolatków zebrało już ponad 1,5 miliona podpisów, z czego 1 milion pod referendum. Dla rządzących to nic nie znaczy. Patrząc na
merytoryczne kwestie zamieszczone w tym projekcie. W imieniu klubu Platforma Obywatelska wnioskuję o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję. Ja rozumiem, że mama chciałaby o wszystkim decydować. Ja jestem innego zdania. Jestem mężczyzną i wolę męski wybór. Taka postawa i brak wsłuchania się w potrzeby społeczeństwa, które chce po prostu móc zdecydować, dziwi opozycję. Mnie zastanawia ten beznadziejny i głupi upór Platformy i PSL-u w tej kwestii. Tym bardziej, że badania zza oceanu, doświadczenia skandynawskie i brytyjskie obserwacje wskazują, że najlepsze wyniki w nauce osiągają dzieci, które swoją przygodę ze szkołą rozpoczynają jako siedmiolatki. Pomysł posyłania sześcioletnich dzieci do szkoły krytykuje pedagog profesor Aleksander Nalaskowski. Nie ma za tym żadnego uzasadnienia, nie stoi za tym żadne uzasadnienie ani psychologiczne, ani pedagogiczne. Jest to uderzanie w najlepszy segment polskiej oświaty, mianowicie w przedszkola, które są znakomite i najlepsze na świecie. Mają znakomitą kadrę i doskonale wychowują i uczą. Wydaje się, że tu nie tyle chodzi o wyniki edukacyjne, co względy wizerunkowe. Obecnie rządząca ekipa postawiła sobie za cel wysłanie sześciolatków do szkół, bez względu na to, jaką cenę zapłacą za to najmłodsi. Senacka Komisja Rodziny sprzeciwia się ratyfikacji konwencji przemocowej. Stanowisko to zostało przedstawione na wieczornym posiedzeniu plenarnym Senatu w sprawie ustawy upoważniającej prezydenta do ratyfikacji konwencji. Dokument, który w istocie jest promocją ideologii gender, w lutym przyjął Sejm. Jeśli zdominowany przez Platformę Obywatelską Senat zrobi to samo, wówczas ostatnie słowo należeć będzie do prezydenta. Zaskoczenie w Senacie. Komisja do spraw rodziny odrzuciła ustawę, która upoważnia prezydenta do ratyfikowania konwencji przemocowej. Stało się to na wniosek senatora Stanisława Koguta z Prawa i Sprawiedliwości. Stwierdzam, że wniosek pana senatora Koguta uzyskał większość. Zaraz jednak senatorowie Platformy Obywatelskiej zgłosili wniosek mniejszości, który przewiduje poparcie dla konwencji. Senator Mieczysław Augustyn, który konwencji będzie bronił, twierdzi jednak, że w klubie PO stanowiska są różne. Nie ma jednolitego stanowiska klubu Platformy Obywatelskiej. Ilu senatorów Platformy Obywatelskiej opowie się za chrześcijańskim modelem rodziny, który konwencja chce wykorzenić, upatrując w nim źródło przemocy? Wszyscy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosują przeciw ratyfikacji konwencji przemocowej. Mam nadzieję, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej stanie na wysokości zadania i w głosowaniu, które będzie prawdopodobnie jutro bądź w piątek, odrzuci tę szkodliwą, niepotrzebną konwencję, która wynika, jak stwierdzili biskupi polscy, z neomarksistowskiej ideologii gender. Stanowisko polskich księży biskupów nie podoba się minister Małgorzacie Fuszarze z rządu Ewy Kopacz. Szukałam stanowisk innych episkopatów i muszę powiedzieć, że nie udało nam się tego znaleźć. W Polsce episkopat rzeczywiście zajął jednoznaczne stanowisko. I trudno mieć inne stanowisko, skoro w naszym prawie istnieje spójny system pomocy osobom, które doświadczyły przemocy. W Polsce z tą przemocą mamy do czynienia w relacjach patologicznych, nie zaś w rodzinach pielęgnujących wartości chrześcijańskie. Konwencja jest dla nas szkodliwa. Konwencja wprowadza przemoc także wobec kobiet, bo nakazuje walkę z chrześcijaństwem, czyli tym samym walkę z kobietami. Ponad 90% kobiet w Polsce to są chrześcijanki, które chcą żyć w modelu chrześcijańskim, właśnie w tych stereotypach chrześcijańskich. Chcą, żeby ich dzieci były wychowywane w stereotypach chrześcijańskich, a konwencja nakazuje walkę z tymi kobietami, nakazuje wykorzenienie chrześcijaństwa. Przed wprowadzeniem szkodliwego dokumentu protestowała przed Sejmem Prawica Rzeczypospolitej. Tutaj chodzi po prostu o wprowadzenie do polskiego systemu prawnego konceptu płci społeczno-kulturowej, która ma służyć do rozbijania rodziny, tradycji narodowej, kultury, religii, bo te instytucje, ta konwencja traktuje jako instytucje przemocy. W związku z tą debatą i głosowaniem w Senacie nad konwencją specjalne oświadczenie wydał sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz biskup Artur Miziński przypomina w nim, że konwencja ta błędnie wiąże zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, nie zaś z błędami czy słabościami konkretnych ludzi. Dramatyczna sytuacja pacjentów oddziału neurologicznego i leczenia udarów mózgu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Konflikt pomiędzy dyrekcją a lekarzami spowodował, że oddział ma zostać zamknięty.
Niektórzy pacjenci nadal nie wiedzą, jaki będzie ich dalszy los i do których szpitali zostaną przeniesieni. Wczoraj wieczorem rozpoczęła się ewakuacja pacjentów toruńskiego szpitala z oddziału neurologicznego i leczenia udarów mózgu. Wszystko przez likwidację placówki. Powód? Spór między lekarzami a zarządem szpitala. Wraz z końcem lutego specjalistom skończyły się kontrakty. Jeszcze 26 lutego została przedstawiona ręcznie napisana przez lekarzy propozycja, aby przedłużyć ich pracę do 13 marca, mówił dr Janusz Mielcarek, rzecznik wojewódzkiego szpitala zespolonego. Jednak negocjacje nowych warunków zakończyły się fiaskiem, dlatego nie doszło do przedłużenia umów. Po rozmowach ustaliliśmy, że obejmie to cały miesiąc marzec, że jeszcze przez miesiąc lekarze pozostaną w pracy i będą dalej prowadzone negocjacje. Niestety już następnego dnia, czyli 27, otrzymaliśmy od lekarzy informację, że absolutnie to nie obowiązuje. Tak? Udało się przedłużyć tę umowę do 4 do dzisiaj. Proponowaliśmy, żeby chodził jeszcze tydzień, żeby zapewnić bezpieczeństwo tym pacjentom, żeby to spokojniej wszystko przebiegało. Lekarze uznali, że tylko do 4 marca. Lekarze mówią, że od grudnia prosili dyrekcję szpitala o rozmowę. Ta ich zdaniem zlekceważyła ich postulaty i odmówiła wszelkiej dyskusji. Pierwsze rozmowy zostały podjęte dopiero 2 dni przed zakończeniem umów. No niestety tak się stało, że dyrekcja jako jedyny i podstawowy warunek jakichkolwiek dalszych rozmów dotyczących treści umów warunkowała to tylko i wyłącznie tym, że najpierw musimy ustalić stawki. Więc nawet nie mieliśmy szans, pomimo wymiany pism, na to, żeby podjąć negocjacje dotyczące pozostałych warunków umów. Pacjenci oraz ich rodziny są zaniepokojeni. Liczą, że dyrekcja i lekarze dojdą do porozumienia. W ramach szpitala można pewne rozwiązania zastosować, przesunąć lekarzy, no ale to już nie jest sprawa ani pacjentów, ani rodzin pacjentów. Prawda? To już jest kwestia organizacji szpitala, fachowców, którzy się na to po prostu znają. Tym bardziej, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu to jedyne miejsce w mieście, które posiada wyspecjalizowany oddział neurologiczny. Jest nie do pomyślenia, żeby oddział neurologiczny był zamknięty, tym bardziej, że to jest duży, wielospecjalistyczny szpital wojewódzki w Toruniu. Obsługuje też powiaty. I myślę, że trzeba pochylić się jeszcze raz, siąść do negocjacji. Nie chodzi tylko o kwestie finansowe, jak się mówi w mediach, ale również o kwestie dialogu dyrekcji z lekarzami. Pacjenci z oddziału neurologicznego toruńskiej placówki medycznej trafią m.in. do szpitali w Bydgoszczy, Świeciu, Grudziądzu oraz Inowrocławiu. Marszałek Sejmu blokuje wniosek o referendum w sprawie Lasów Państwowych. Radosław Sikorski twierdzi, że nic nie wie o inicjatywie, pod którą podpisało się ponad 2,5 miliona obywateli. Sytuacja bulwersuje tym bardziej, że pełnomocnik obywatelskiej inicjatywy do spraw organizacji referendum w sprawie ochrony lasów i polskiej ziemi, profesor Jan Szyszko, po zmianach na stanowisku marszałka Sejmu wystosował specjalne pismo do Radosława Sikorskiego. Dziwna jest sprawa, dlaczego pan marszałek o tym nie wie. W związku z tym pytanie, czy jest totalny bałagan w biurze pana marszałka, czy też marszałek celowo mija się z prawdą, nie odpowiadając na składane pisma, nie odpowiadając na inicjatywę obywatelską. A sprawa jest niezwykle poważna. Dlaczego? Dlatego, że destrukcja polskich lasów państwowych trwa. Trwa w ten sposób, że zmienia się prawo, zabiera się pieniądze polskim lasom państwowym. Kiedy? Przed datą 1 maja 2016 roku, gdzie zapisane jest w traktacie akcesyjnym, że od tej daty obowiązuje wolny obrót ziemią leśną i rolną. A więc czy pan marszałek wie, jaka jest powaga sytuacji, czy też celowo działa na to, aby polska ziemia leśna i polska ziemia rolna ulegała sprzedaży na wolnym rynku w układzie międzynarodowym od 1 maja 2016 roku. A teraz przenosimy się na Ukrainę. W jednej z kopalni węgla w Doniecku doszło do wybuchu metanu. Władze rządowe oficjalnie potwierdziły śmierć 10 górników. 23 uznawanych jest za zaginionych. Eksplozja miała miejsce na terenach kontrolowanych przez separatystów. Do eksplozji doszło w kopalni węgla imienia Oleksandra Zasiadki w Doniecku. Poszkodowani z licznymi poparzeniami trafili do szpitali. Część z górników może przebywać jeszcze pod ziemią. 23 górników uznaje się za zaginionych. Trwa akcja poszukiwawcza. Chłopłoch
Usłyszałem huk, a potem rzuciło mnie tak mocno, że poleciałem do 3 lub 4 metrów. Natychmiast poczułem, że temperatura wzrosła, a tu widać konsekwencje. Później temperatura stała się nieco niższa i zaczęliśmy powoli wyczołgiwać się. Nam dostawiono 5 человек. 5 rannych górników zostało przywiezionych do naszego szpitala. Jeden z nich jest w stanie krytycznym, jest całkowicie poparzony. Każdy z poszkodowanych ma obrażenia dróg oddechowych. 3 górników jest w stanie bardzo ciężkim. Odsetek uszkodzeń skóry wynosi około 70-80%. W momencie eksplozji pod ziemią było 230 górników, w tym kilkudziesięciu w strefie zagrożenia. 5 osób zdążyło wydostać się na powierzchnię. Ukraiński parlament uczcił minutą ciszy tych, którzy zginęli pod ziemią. Dziś o 4:15 nad ranem zdarzyła się tragedia. Doszło do wybuchu w kopalni imienia Zasiadki. Separatyści nie zezwolili na przyjazd do kopalni ukraińskich ratowników górniczych. Premier Arsenij Jaceniuk oświadczył w południe na posiedzeniu rządu, że władze tzw. Donieckiej Republiki Ludowej nie wpuściły na swoje terytorium 60 ratowników. Była dana wskazówka, wyprawy 6 brygad. Kazałem wysłać 6 brygad złożonych z 10 osób każda. Jednak rosyjscy terroryści nie dopuścili ich na miejsce, by pomogli wyciągnąć ludzi i ratować ich życie. Brygadom górniczym ratowalnym. Ukraińskie kopalnie należą do najniebezpieczniejszych na świecie ze względu na dużą koncentrację metanu. W kopalni imienia Zasiadki regularnie dochodzi do największych katastrof na Ukrainie. Wydobycie węgla prowadzone jest na wyjątkowo dużej głębokości. Tymczasem sytuacja na wschodzie Ukrainy nie poprawia się. W dalszym ciągu trwa rozlew krwi. W ciągu ostatniej doby życie stracił 1 ukraiński żołnierz. W związku z ostatnim rozwojem wydarzeń Stany Zjednoczone przedłużyły o rok sankcje wobec Rosji. Z kolei Ukraina jednostronnie zerwała umowę o małym ruchu granicznym z Rosją. Od 16 marca granicę rosyjsko-ukraińską będzie można przekraczać tylko na przejściach międzynarodowych. Nie milkną echa wystąpienia premiera Izraela w amerykańskim kongresie. Zdaniem części komentatorów Benjamin Netanyahu chciał wzmocnić swoją pozycję przed wyborami. W przemówieniu przed połączonymi izbami amerykańskiego Kongresu Stanów Zjednoczonych premier Izraela zaznaczył, że polityka Iranu zagraża pokojowi na całym świecie. Benjamin Netanyahu chce storpedować porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi dotyczące irańskiego programu nuklearnego. Ta umowa ma 2 główne ustępstwa. Pierwsze, pozostawia Iran z obszernym programem jądrowym. Po drugie, ewentualne porozumienie z Iranem będzie ograniczone w czasie, dlatego jest tak złe. Ono nie blokuje drogi Iranu do bomby, tylko toruje tę drogę. Benjamin Netanyahu przybył do Stanów Zjednoczonych nie na zaproszenie Białego Domu, lecz na zaproszenie republikańskiego szefa Izby Reprezentantów Johna Bonera. Wizyta odbywała się wbrew protokołowi dyplomatycznemu. Podczas wizyty w USA premier Izraela nie spotkał się z prezydentem Obamą. Amerykański przywódca skomentował tylko przemówienie Netanyahu. Premier Netanyahu nie zaoferował żadnej realistycznej alternatywy dla negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Zdaniem amerykańskiego prezydenta alternatywa Netanyahu dla rozmów z Iranem sprowadza się do tego, żeby nie było żadnego porozumienia. Barack Obama powiedział, że rezultatem byłoby zdwojenie przez Iran starań o zbudowanie bomby nuklearnej. To wszystko teraz na kolejne informacje dnia. Zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Pszyczka. W naszym programie czas na prognozę pogody. Zapraszam. W Polsce zapowiada się chłodna noc. Spadki temperatury do -1, -2 stopni. Jutro sporo pogodnego nieba pojawi się na zachodzie, a także na północy. Na pozostałym obszarze pochmurno. Na Kujawach i na Dolnym Śląsku opady śniegu. A na termometrach od 2 do 6 stopni. Wiatr z północy słaby i umiarkowany. Ciśnienie osiągnie wartość bliską 1025 hektopaskali. A jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach? O tym już za chwilę. Zapraszam.
W piątek słonecznie zapowiada się na Podlasiu, Mazowszu, w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a na północnym zachodzie opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia od 1-2 stopni na południu i wschodzie do 6 w Wielkopolsce oraz na ziemi lubuskiej. Wiatr umiarkowany z zachodu. W sobotę pogorszenie warunków pogody. W całym kraju przeważnie zachmurzenie duże i całkowite z opadami. Bez opadów jedynie na wschodzie i południu. Mimo tej deszczowej aury cieplej. Od 3-4 stopni na wschodzie i południu do 5-6 w centrum i na zachodzie. Wiatr umiarkowany z zachodu.